Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku. Jak zwykle lagi na początek. Dobra, to tak, moi drodzy, zrobimy sobie tak. Zobaczymy, czy tu można wejść. Oj. Czy ja muszę za nim iść? Czy jak to trzeba zrobić? Zaraz zobaczymy. Zaraz, za chwilę. Jestem ciekaw, czy tu... Znowu? Bart, przestań w tej chwili. Ja zły, że ze mnie zginie Bator Wuda. Ale nie głową w mur, tego nie zmieni. Jak ja boli, ja mniej myślę. Jak mniej... Żółwi ninja! Ja nie, żartuję, to nie wygląda jak żółwi ninja. Ja teraz bardzo smutny. Ja też jestem smutny, że mi... Gra zacina się. Skąd wyczesnąłeś właśnie tego trolla? Skąd wyczesnąłeś tego trolla? Z Zerikani. Wygrałem go w karty od handlarza Wilbunda. Wow, Wilbundy w Wiedźminie? Widzisz, był handlarz. Bart próbował... Bart się nazywa. Garbateko. Kali jeść, kali pić. To nie, tak samo mówisz, jak kali jeść, kali pić. Tak jest. Ja to wiem, ty też wiesz. Ale Ziggy mnie zabrał, bo Ziggy dobry. Pewnie, że dobry. Właśnie, po co wyczas, po co mnie tu... Ty się dogadujesz z trolem, więc po co mnie tu przyprowadziłeś? Zwróć uwagę na tę dziurę, jeszcze do niej wrócimy. No. A za tymi drzwiami jest skarbiec, do niedawna pełen nowigradzkich koron i innych preciozów. Ja pilnował, ale było bum i nie ma torbuna. W przekładzie na nasze ktoś mi zapieprzył blisko 20 ton złota, nie licząc drobnych. A ty pomożesz mi odzyskać. Zgoda! Pewnie. Zgoda, jakoś nie trysk. To przez wiedźmińskie mutacje wypierają nas z... Muszę się tu rozejrzeć, ale przede wszystkim mam pytania. O właśnie, to jest najlepsza odpowiedź. Właśnie, jaka była wartość? O właśnie, ale on chyba mówił mi, co nie? 20 tysięcy chyba. Nie więcej. A co? Chcesz wyliczyć, jakie... No dobrze cię znam. Po prostu 3 skrzynie nilfgaardzkich florenów, kufer szmaragdów... U, to dużo! ...i topazów, srebrne lichtarze i półmiski. Długo by wyliczać. Cała torf... Dobra, nie przez ciebie, tylko... Ktoś widział, co tu się stało? Tak było zaplanowane. Za Bartem? Nie. Tak to jest. Wiedzieli tylko depozytariusze. A czy w dniu ataku działo się coś podejrzanego na... A pan zarzekał się, że było spokojnie. Staliby walcy, mały ruch, żadnych ekscesów. Złodzieje weszli. Rozumiem, że złodzieje weszli przez tę dziurę za twoimi plecami. No, bystry jesteś. Gratuluję, kurwa, do myślności. O co jeszcze spytasz? Który mamy rok? Jak się nazywa król ryb? Dani? Nie, ale zastanawia mnie na przykład... Jej tu nie było. A potem... Bum, o właśnie. Bum? Możesz to rozwinąć? Bum! Takie... Takie duże. Bum! Łub dubu. I bęc. Pozwól, że ja rozwinę. Ech. Wybuch rozpierdolił ścianę dzielącą kanały od skarbca. A może to była rzeka, płynęła sobie takim strumyczkiem, a później tak wypierdzieliło wszystko, że bomby. Tak mogło być. Co nie, rzeczka sobie płynęła, jeszcze raz powiem, rzeczka sobie płynęła. Tam się zatrzymała ta rzeka, znaczy ta woda. No i... Tak się zapchało, że było BUM! Dobra, okej. Okay. Wiecie sobie, ja zaraz robię, co nie? Dobra, złe grzyby, złe właśnie. Grzyby. Jakie grzyby? Pleśń Popsa. Jej zarodniki. Popsa? Tak, popka? Pleśń Popka? No, chyba, że jesteś trolem. Chyba jestem. Jestem? Ziggy? Nie mówię do ciebie, baranie. O czym to? A, pleśń. Nie mówię do... No.
Pełno jej w kanałach za skarbcem. Myślałem, że to dobrze, wiesz. Dodatkowe zabezpieczenia. Widziałeś ich, Bart? Troszkę dziwny. Wyjść przez dziurę. Co było bum. Ale powiem wam, że ten troll rozumie, co on to mówi. Znaczy, co mówi ten Ziggy. Co nie do niego. A jak już nie snął, nie ma wcale Torfuta. A ja zły troll. Bardzo zły troll. Już, już, nie rozklejaj się. O właśnie, próbowałeś pójść... Próbowałeś pójść tropem złodziei? Oczywiście. Wziąłem jednego osiłka, Fonsa, na tyle tempego, żeby nie zadawał pytań. Wyknęliśmy po antidotum na Popsa i weszliśmy do kanałów. A chwilę potem wróciłem sam. What? Co się stało? Chłopak zaczął strasznie bekać. Ale także aż echo szło. Mówię, Fons, przestań. Jesteś w towarzystwie hrabiego, byłego wprawdzie, ale zawsze. No i wtedy się pożygał. Antidotum przestało działać. Próbowałem go wyciągnąć, ale usłyszałem takie jakby bulgotanie i coś wylazło z wody. What the fuck? Cenię życie, moje. Serio? Ale swoje bardziej, więc rzuciłem Fonsa. No dobrze zrobiłeś, Ziggy. Ziggy. Nie wiem, jak to tam do niego mówi, czy Ziggy, czy Ziggy, nie wiem, kurde. Jakie coś, ale... Mógłbyś opisać to coś, które wyszło z wody? Właśnie. Nic z tego. W kanałach jest gęsto od zarodników. Mało co tam widać. Coś na pewno zauważyłeś. Na przykład czy... Nie, nie zauważyłem. Wybacz, że nie przeprowadziłem wstępnej analizy, tak... Dobra, muszę się rozejrzeć. Pora rozejrzeć się po... Tak, zostało. Dobra. I parę fiolek. Mam też receptę. Ale będę kamera od tej strony, co nie? Kurczę. Ratuję życie. Proszę. Dobra, okej, lecimy. Dzięki. Nie ma za co. Trzymano nowy przedmiot. Antidotum na pleśń Popsa. Pops. Słuchaj, idę na górę, bo jak patrzę na ten pusty skarbiec, to szlak. No dobra, okej. Zbadaj miejsce. No jaskierwce, ty się wpakowałeś. A ty za mną będziesz szedł? A nie, będziesz pilnował. Dobra, to pilnuj sobie tam. Okej. Okay. Nie, tego... O, floreny, floreny się przydadzą. Ej, żeś mnie zamknął, dziadzie ty. Gdzie jesteś, Pop? Pop jest. Możemy zamienić parę... W sensie... Jeszcze raz. Ciebie, Ziggy, lub... O, dobra, nie. Dzień... By... O, to byś pytanie. Jezu, weź mnie nie... Kurde, nie strasz mi, ziomuś. O. Końcówki rury są wywinięte na zewnątrz. Coś rozwaliło ją od środka i... Hm. Zabawił ściany przy okazji. Mi się wydaje, że jakiś potwór. Odpływy z wszystkich basenów zbiegają się w tym miejscu. Tu nic nie ma tak za bardzo. Kurde. O. Kawałki rur. Wybuch musiał być potężny. Wow. Ciało aż tutaj. Dziwne troszeczkę. Lepiej łyknę antidotum, zanim pójdę dalej. Oddycha się coraz ciężej. O kurde. Czekajcie. Te. A myślałem, że wiedźmińskie eliksiry są paskudne. Pręt koło pręta. Przez te kraje. Niczego nie dałoby się przepchnąć. Dobra, okej. Okay. Pręt koło pręt. Dobra. Przez te kratki niczego nie dałoby się przepchnąć. Pręt koło pręta. Dobra, okej, okay, idziemy dalej. Przez te kratki niczego nie dałoby się przepchnąć. Okej. Okay. Utopcy. Może z utopcy ukradły? O kurde! Jakie Kurde, jakie wkurzające. Jeju. Czekajcie. Czekajcie, zawrócę się tam. Przede wszystkim. O, właśnie. Tu coś mamy jeszcze. Wybuch zgiął jak kartkę, a na krawędziach są resztki zaprawy. Czy
czyli nie zdjęto jej przed eksplozją. O, 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 tu coś jeszcze mamy. Końcówki rury są wywinięte na ze śladów magii, więc wyrobię to zwaliło ją od środka. Ale odłam to za niewinne. Może porwał je nurt ścieku. Dobra. Trzeba chyba tędy iść, na to wygląda. Okej. Dobra, fajnie pokazują panom tutaj te... Fajnie, fajnie to wygląda, powiem wam szczerze. Czekajcie, utopiec. Dobra, już po tobie, paskudo. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy jak najszybciej, bo tu nie ma czasu. Dobra, pięknie. Czekajcie, tu jeszcze jeden jest skurczy byk. Tak, na pewno. Kurde, spadłowa. Dobra, bardzo dobrze. Dobra, czekajcie, powoli, powoli tu. Oj, ale ja chciałem na górę wejść. Kurde. Tu nic nie ma. Tutaj coś. O, 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 coś tu mam, coś tu mam. O, mam coś tutaj. Denko srebrnego pojemniczka, okryte runami i nadtopione, pewnie przez wybuch. To chyba kawałek bomby. Jak? Olej z wiwerny. Karmel? Dziwne to trochę jest. Więcej się tu nie dowiem. Pora wracać do... O Jezusie, jak się przestraszyłem, Boże. Kurde, tego skoku, co nie? Ojajajajajaj, dobra, wróć do łaźni. Okej. Bo chyba też się niczego nie dowiem tak za bardzo. No ale dobra, idziemy. Czegoś się tam troszeczkę dowiedzieliśmy, co nie, na temat tego. Ale, no nie za dużo, nie za dużo, co nie. Dobra, i on jest powyżej, ta? Dobra, okej. Czekajcie, jak tam się wchodziło do tego miejsca przede wszystkim. Tędy? Chyba ten, tak, tędy, dobra. Okej. Dobra. Dobra, tylko żeby tu nie spaść nigdzie. Jak mam wejść tutaj? Ej no. Tędy? Tędy? Kurde, dziwne, powiem wam ten wejść. Eunuch happen. Oj, a ja nie chciałem tego zabierać. Masz chwilę? Mam. Czego? Sprawdziłem już kanały wokół skarbu. No i jak? Czego się dowiedziałem? Oj, praktycznie mało co. No ale troszeczkę. Wychodzi na to, że ściany skarbca rozsadziła bomba. Zobacz. Denko srebrnego cylindra. Pokryte runami. Ciekawe. Wiadomo, co było w środku? Część składników rozpoznałem po zapachu. Olej z wiwerny i cukier. Cukier? Geralt, nie jestem w nastroju do żartów. Ja też nie. Mówię jak jest. W bombie był cukier. Pomyślmy. Cukier reaguje gwałtownie z kwasem siarkowym, ale nie na tyle, żeby wywołać eksplozję. Bez sensu. Nie wiedziałem, że znasz się na alchemii. Liznęło się tego trochę na Akademii Oksenfurskiej. No, ale nie czas na wspominki. Masz znaleźć skarb, a nie napisać moją biografię. Właśnie. Wiesz coś więcej o tej bombie? Spróbujmy ustalić, do którego odpływu wrzucono bombę. Racja. Jeśli znajdziemy ślady, zestawimy je z księgą gości i zobaczymy, kto korzysta. Dziękuję za wyrazy uznania. Ach, ta twoja słynna... Doprawdy? Dobra, to co mam teraz robić jeszcze? Na temat tego? No dobra, ty przyjrzyj się basenom z prawej, a ja biorę te z lewej. Zawołaj mnie, jak coś znajdziesz. Aha, tutaj.
niczego więcej się tu nie dowiem. Coś tu pływa, jakiś olej. Mhm. O, 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 czekaj, kurde, no. Skakuj tam. No wyjdź stąd. Właśnie, o to mi chodziło. Srebrna przykrywka pasowałaby do cylindra z kanałów. Dijkstra, chodź no tu. Okej. I jak, masz coś? Mhm, fragment bomby. Happen, spuszczaj wodę z czwórki i przynieś księgę gości. Raz, raz. Zobaczmy, co jest na dnie, swoją drogą. Nie podejrzewasz Happena? Ma dostęp do łaźni całą dobę. Mógł podsłuchać, gdzie trzymasz skarb. Happen ma wiele wad. Jest nadęty, pretensjonalny. Momentalnie jest upierdliwym kutasem. Ale jest też absolutnie lojalny. Skąd ta pewność? No Jeśli właśnie, Dijkstra. Czy Dijkstra, jak to się... Jak to się tam mówi? Einhardt też kiedyś ufałeś. Tak, ale jej nie wyciągnąłem z kogirskiego więzienia. Ale chwila, czekajcie. W noc przed egzekucją. Skąd ja go znam? On w dwójce był? Dijkstra, czekajcie. Chyba tak. Zobaczmy, co tu mamy na dnie. Ktoś wyjął kratkę ze wpływu, czyli to tu wrzucono bombę. Czytaj, Happen. Kto korzystał z tego basenu w dniu napadu? Już sprawdzam. Bertolt Heinz, radca miejski, Józef Schweig, browarnik i margrabia Henkel. Henkel? To niemożliwe. O właśnie, co to za jeden? Margrabia. Kto to jest? Kto to był raczej? Staruch gryzie ziemię od zimy. Nie mogło go tu być w dniu napadu. Nie żyje? Nie słyszałem o tym. Nic dziwnego. Czcigodny margrabia wykitował w burdelu przebrany w skórzane ciuszki, więc rodzina nie nagłaśniała pogrzebu. Ale ja swoje wiem. Jednakowoż widziałem go na własne oczy owego feralnego dnia, panie Rolman. A rozmawiałeś z nim? Przyjrzałeś mu się? Nie, minął mnie tylko. Czyli nie widziałeś Henkla, tylko kogoś, kto się pod niego podszył. Myśl trochę. Jaja ci wycięli, nie mózg. A ty, Geralt, weź się za ten trop. No dobra, od czego mam zacząć? Wpadnij do domu Henkla, to taka zapuszczona kamienica na południe od głównego rynku. Cwaniak, którego szukamy, mógł tam... Dobra, okej. No, leć. Dobra, to lecimy. Pójdź do domu margrabiego Henkla. Okej, czekajcie, zobaczmy sobie, jakie misje mamy jeszcze na dodatek, co nie? To jest chyba poboczne. Gangi? Nie. Czekajcie chwilę. A, tu jest zadanie główne. No proszę, proszę. A, bo tu mamy pokończone już. Dobra. Wiedźmińskich nie zaczepiam. To tu zostało jeszcze mi... Porozmawiałem z Tesakiem. Jeszcze zostało mi... A, i tutaj. To później sobie zrobimy. To główne tylko zostały mi. Dobra, pójdź do domu margrabiego Henkla. Okej, to lecimy sobie powolutku. Oj. Uważaj, ziomuś. Dobra. Ale deszczyk pada. O nie, nie fajnie. Czekajcie. O Jezu, co ja zrobiłem? Mogłem do 12. Ajajaj. Mój błąd. Dobra. Ale o, za to już jest praktycznie widno, co nie? Dobra, lecimy powolutku do tego Henkla. Znaczy do tego, do domu, co nie jego. Zobaczymy, jaki to dom jest jego, co nie? Tego Henkela. Henkla. Henkla? Kurde, nie wiem, jak tu się mówi na niego. Mniejsza o to, co nie? Dobra, chwila. Którędy teraz? Czy tędy, czy nie tędy? Kurczę, o, to jest pytanie.
No to wygląda, że tutaj. Ale Rudera. Wygląda bardziej na melinę żebraka niż dom margrabiego. Tutaj? Ciekawych jaskier ma przyjaciół. O, coś tu mamy. O, czekajcie, tam jest jakieś wejście, widzę tutaj. O, tu coś mamy. Aha, zamknięte. Nie fajnie. Nienawidzę kurę. Wow. Poczekaj chwilę, Wiedźmin. Jestem ciekawy, dlaczego wziąłeś wolne akurat tej nocy, kiedy... Przypadek! Byłem w burdelu, so... Wierzę, że znalazłeś... Wiesz co? Chujowa jakaś... Weźcie go, chłopcy, i wy z nim pogadajcie. Nie zdradziłem cię! Nie! Nie! Dobra. Mi znaleźć miara? Zaraz poślę moich chłopaków. Poprowadź moich ludzi na wojnę z... Zgoda. Podejrzewam, że skurwiel ukrywa. Znajdźcie go. Dobra, ale to później. Na razie chcę zrobić to coś. Dobra, na razie tym się nie zajmiemy, tylko... A ty jest poboczne. Spoko. Skarb. Właśnie, to trzeba zrobić jakoś. To jak to zrobić? Zamknięte tu jest, kurde. Nie fajnie. Trochę dziwne te miejsce, powiem wam, jest. O nie! To nie o to chodziło, fuck. Ślady stóp. Nie fajnie. Jakiś list. I butelka. Wino. Dobra, V. Wino z roku twoich urodzin jest wyborne. Zaskakujący bukiet. Poczęstuj się, ale proszę odstaw potem butelkę na miejsce. Czekajcie. Właśnie, o to mi chodzi. Czekajcie, gdzie są te notatki tego? Tutaj nie. Rok twoich urodzin. Może chodzi o Jaskę. Albo Ciri. O, tutaj coś jest. Lata 1245-1254. Coś przeskoczyło. W pokoju obok, zdaje się. W pokoju tutaj, o, coś tu mamy, no proszę. Ukryty pokój. To pewnie tu Jaskier i reszta przygotowywali skok.
Siri, jeśli czytasz te słowa... No proszę, proszę. Dobra, mniej więcej. Siri, śledzi mnie Menge, to on przechwycił skarb, ma jaskra, uciekaj stąd. Kroki, niedobrze. Dudu, Biberweld. Dijkstra i Triss? O proszę! Co tu się dzieje? Nie spodziewałem się ciebie tu zobaczyć, a już zwłaszcza w towarzystwie Triss. Uznałem, że przyda nam się pomoc kogoś, kto zna się na magii. Wiesz, cholernie jestem ciekaw, o co chodzi z tymi runami na bombie. Ciebie też to tak ciekawi, Triss? Nie, ja tu tylko. Jestem tylko dla pieniędzy. Och, Marigold. Uwielbiam, jak próbujesz zgrywać cyniczną materialistkę. Tak naprawdę Triss jest tu dla idei. Potrzebuje złota, żeby ratować konfratrów. A jeśli odzyskam skarb, będę jej w tym pomóc. Przy okazji, czy jak to mówią w Beauclair, a propos, dowiedziałeś się, kto zapieprzył moje złoto? Trop prowadzi do... Chwila właśnie. Chwila. Wpierw powiedz, po co tu przyszedłeś. Umawialiśmy się, że jak coś znajdę, to do ciebie wrócę. Niby tak. Tak, ale martwiłem się. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki możesz od... To świetnie. Panowie, czuję się uprzywilejowana, że... Ale pamiętajcie, że w odróżnieniu od was ryzykujesz... Dobra, trop prowadzi do Mengego. No. No właśnie. Niepotrzebnie fatygowałeś Triss. Nie ma... Bo? Bo już wiem, kto położył łapę na twoim skarbie. Szef Straży Świątynnej, jak i Caleb Menger. No proszę. Byłbyś łaskaw powiedzieć, jak się tego dowiedziałeś, Geralt? Margrabia. To nieistotne. Nieistotne? Uzgodniliśmy. Przecież pomaga. Ale to nie znaczy, że muszę się zapuszczać i tę bezczelność płacę. Ale tylko dlatego, że nasz święty... Menge szastał ostatnio pieniędzmi. Wedle mojej wiedzy... No? Z tego, co słyszałem, Menge urzęduje nocami w siedzibie łowców czarownic, w dokach. Wpadnijcie z wizytą i spytajcie, co był łaskaw zrobił. Wątpię, żeby Menge powiedział... Też wątpię, dlatego nająłem do tej roboty... A co to ma do rzeczy? Wiele. Kochankowie są gotowi skoczyć za... Macie dzięki temu większe szanse wyjść z koszar łowców żywi. Innymi słowy... Pogrywam? Ależ skąd? Myślałam, że zaprzeczysz. Nie zwierzam się, Dijkstrze, z sercowych roz... Racja. No, ale... Zeszliśmy z tematu. Triss, muszę ci coś powiedzieć. Złoto Dijkstry. Interesuje mnie w tym wszystkim najmniej. Tak myślałam. Menge więzi gdzieś jaskra, a on... To wszystko zmienia. Słuchaj, spotkajmy się koło północy przy kapliczce Wiecznego Ognia na wschód od portu. Zgoda. Dobra, okej. Dobra, to idziemy sobie stąd. Tylko... Czy sobie stąd wszyscy poszli już? Dobra, lecimy sobie powolutku tam. Do tego... do tego portu. O właśnie, to już o tak jestem... Właśnie, M. Literka M. Dobra, 4 zadania mamy, powiem wam tutaj. Dobra, na razie nie. Na razie to mnie nie interesuje, szczerze mówiąc. Tylko mnie interesuje, jak... Gdzie jest...
ta kaplica, co nie wiecznego ognia w porcie. Mhm, tutaj. Aha, to o północy, tak? Mam się spotkać. Dobra, północ. To jest tak. Północ, dobra, mamy. Dobra. Okej, przyjdzie czy nie przyjdzie ta Triss? Jest. Dobrze, że jesteś. Słuchaj. No. Przyjrzałam się tym koszarom. I kiepsko to wygląda. Myślę, że przydałby się remont? W sensie to prawdziwa twierdza. Wysokie mury, strzeżona brama, w środku pełno ludzi. Nie przekradniemy się do środka, na siłę też nie ma co iść, bo Menge może uciec. To co sugerujesz? Weź te kajdanki i skuj mnie. Może wytłumaczysz, o co chodzi? Pomyśl. Jeśli przyprowadzisz łowcom plugawą Triss Merigold, nie dość, że otworzą bramę, to może jeszcze zaproszą cię na dywanik do Mengego. Nie ma mowy, to zbyt duże ryzyko. Tu chodzi o Jaskra i Ciri, więc nie ma... No właśnie, to właśnie. Naprawdę, o właśnie, jestem ciekaw, co odpowie na to. Zastanów się, naprawdę chcesz z własnej woli wejść do jaskini lwa i do tego związana? Tak. Nie mogę na to pozwolić. Miło mi, że się o mnie martwisz, ale podjęłam już decyzję i jej nie zmienię. No dobra. No dobrze, załóżmy, że łykną przynętę. Co dalej? Chodzimy, przystawiam Mengemu miecz do gardła i pytam, gdzie Jaskier? To może nie zadziałać. Menge jest gnidą, ale jedno trzeba mu przyznać. Śmierci się nie boi. Zawsze mnie to irytowało w fanatykach. Powiedz może, że masz informacje o Loży. Albo jeszcze lepiej, o samej Filipie. On jej nienawidzi. Coś wymyślisz. Dobra. No właśnie. Najpierw chcę ci podziękować. Pogadamy najpierw z tymi najmniej ważnymi, tymi opcjami, a później nie, to pierwszą weźmiemy. Wystarczy. Czarodziejce rumi. Dobra, a co ze skarbem? A co ze skarbem? Jak się czegoś dowiemy, to dobrze. Myślałem, że potrzebujesz pieniędzy od Dijkstry. To prawda, ale złoto można... Dobra, chodźmy. Ciągle mam złe przeczucie. Dobra. Zobaczymy, co się stanie tutaj. W tych koszarach. Jestem ciekaw, kurde. Zaatakują nas wszyscy. Kurde. Geralt, pamiętaj, że potrafię o siebie zadbać. O czym ty mówisz? Łowcy nie będą się ze mną... Ciri jest najważniejsza. Dobra. Cokolwiek byś... Nie mogę ci tego obiecać. A jednak cię o to proszę. Dobrze. Doki. Kurde, przypomina mi się GTA 4. W dokach też były misje. Czego chcesz? Przyszedłem po nagrodę. Niby za co? Za czarownicę. Nie widzisz, kogo wam przyprowadziłem? To Triss Merigold. Merigold? To wchodź. Ale... O kurde. To jest ten Menge? No proszę, Triss Merigold. Przerzuciłeś się z utopców na czarodziejki? No oczywiście! Więcej za nie płacą. Bo i więcej szkodzą. Utopiec co najwyżej rybaka w łydki pokąsa, a one... mordują królów. Spiskują. Wywołują wojny. I mleko przez nas krowom kwaśnieje. Żarty się skończyły, Lord. Raz na zawsze. No i co? Do lochów z nią. Oj, niefajnie. Wolnego, oddam ją Mengemu i nikomu innemu. Myślisz, że my nie wiemy, co z czarownicą zrobić?
Puszczaj, sukinsynu! Lugawy język nie pasuje do takiej pięknej. O właśnie. Zamiast wyrywać język, lepiej go rozwiązać. Można się wtedy dowiedzieć. Na przykład. Na przykład, gdzie się ukrywa niejaka Filipa Eilhart. Dorwę cię za to, ty... Zamknij pysk, ruda kurwo. A ty mów, gdzie ona jest. O, właśnie. Mówiłem chyba wyraźnie. Będę gadał tylko z Mengen. Ale Mengen nie gada z takimi jak ty. To będzie gadał. Pokażcie mu pozdrowienie ode mnie. I mojej przyjaciółki Marigold. Dobra. Bierz ją i chodź za mną, ale nie... Dobra. Ale będzie beka, kurde. Czego... Coś tu się jej zbugowały ręce. A nie, dobra, mi się wydawało tylko. Okej. Dobra, już wiem, o co chodzi. A ty gdzie się pchasz, ty łowco czarownic? O, tu się rozdzielamy. Ty idziesz gadać z Mengen, a Marigold do sali obok. Nie oddam jej, póki nie dostanę. Nie, ty tu stawiasz warunki. Derek, wiesz co robić. Nic nie powiem. Ani tobie, ani jemu. Zgrywasz hardą, co? Czekaj. Dobra, starczy. Co? O czym ty mówisz? Zaraz zobaczysz. Oj, nie fajnie. Kurde, skurczybyki. Ale słaby, serio. Ale słaby jest, Jezu, serio. Pięknie. Ty kurde. Dobra. Czysty? Kurde, nie mogę. Ajajaj, nie fajnie. Czekajcie, zaraz. Czekajcie, sobie zobaczę ten miecz jego. Czekajcie, broń stalowa. Kurde, powiem wam, że jest... A sobie go wezmę. Z ciekawości ten mieczyk. Tylko zaraz, pójdę jeszcze... Kurde. Dodatek. Ej, nie fajnie. Dobra, chodźcie tu. Kurde. A ty. Dobra, pięknie. Czekajcie tam jeszcze. Czekajcie. Kurde, jak to zrobi z nimi? Dobra, bardzo dobrze. Idź za Triss, okej. Okej, zobaczymy kurde, czy coś się stanie, jak dowie się ten Dijkstra, czy jak mu tam... Co nie? Jestem ciekaw, kurde. To już chyba wszyscy. Mało brakowało. Działanie pod przykrywką to nie jest chyba twoje... Nie jest, prawda? Może chociaż znajdziemy jakieś papiery, w których... Dobra. Przeszukam go, a ty... Zacznij od biurka. Dobra.
O, poziom 16, bardzo dobrze. Okej. Oj, i czekajcie, tutaj. Przedmioty fabularne, o właśnie. Kaleb, mam nowe instrukcje. Okej. I tutaj święta księga Mengiego. Własność Kaleba, niechaj pomyślnie oczyszcza moje myśli, niechaj... Dobra. Znalazłaś coś? W kieszeni ma tylko klucz do drzwi, weź go. Za paskiem nic, ale... Czekaj. Coś jest w podszewce. O, właśnie. Oi. Kluczyk do sejfu. O, proszę. To dobrze. Masz. Przekaż Dick. Ja z kolei znalazłem list do Mengego. Od kogoś ważnego. Szpiega? Sama zobacz. No dobra, okej. Skrzynki kontaktowe, sygnały... Rzeczywiście. Śmierdzi wywiadem na kilometr. Może... Stawiam, że tak. Jak go dorobić? Może Dijkstra nam pomoże. Wszystko? Nie jestem pewien. Dobra, nie wiem czy Dijkstra... Kluczyk do sejfu. Cóż... Słowem szklanka jest... Mam nadzieję, że jest... Dobra, zabierajmy się. Dobra, nic. Chętnie. Dobra, Nie, tędy nie da się wyjść. O, czekajcie. Tu jest jakieś wyjście. Ale mi chodziło... Właśnie. Dobra. Okej. Zobaczymy, czy coś nas złapie, czy nie. Tu się rozdzielmy. Ale najpierw trzeba puścić tę budę z dymem. Racja. Zostawiliśmy tu za... Tak. A po... Słuchaj... Jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała... Dobra. Co mam zrobić? Dostań się... z siedziby. Dobra, tylko jak mam stąd wyjść teraz? To jest pytanie. Ew. Dobra, tylko... Kurde, jak mam stąd wyjść teraz? Czekajcie, tak? Dobra, okej. Dobra, to lecimy do tego Dijkstry teraz. Tylko... Tędy? Nie, czekajcie, Ardem. Nie, tym też się nie da. Czekajcie, jak mam stąd wyjść? Ej, no. Tu. Jest, dobra. O! Hola, pan Roywen prosi na słowo. Naprawdę zrobił się niecierpliwy. Co? Nic. Już idziemy. O, ups. Kogo ja widzę, Geralt? Przestaniesz za mną kiedyś łapać? Jak tylko powiesz... Nie przypadliśmy sobie z Mengiem. Jak bardzo? Bardzo. To by tłumaczyło pożar w koszarach. Mam nadzieję, że mój skarb nie płonie tam razem z łowcami. W ogóle go tam nie widziałem. A 20 ton złoty to znaczy, że przychodzisz do mnie... Po pierwsze, to ty przyszedłeś do mnie. Po drugie, coś jednak w ręku mam. Klucz. A ja muszę znaleźć ten skarbiec, tak? To nie będzie proste. No trudno. Pochwałę możesz sobie zachować. Geralt, wszyscy wiedźmini są... O co ci chodzi? Okłamałeś mnie. Co? Od początku wiedziałeś, kto obrabował. Jak się dowiedziałeś? Ja teraz zadaję. Nieprawda. Dijkstra, nie robią na mnie wrażenia te twoje... Ja też cię lubię. Skoro już sobie wyznaję. No właśnie. Znaliśmy uczucia. Od początku czułem, że coś kombinujesz. Targowałeś się o wynagrodzenie. A potem jak dowiedziałem się swoimi kanałami... No dobrze. To groźba? Wręcz przeciwnie.
pomogłeś mi. Zakładam, że nadal nie. Ale wpadłem na trop kogoś, kto może... Jakiegoś szpiega, zdaje się. Podpisuje się Jamurlak. Problem w tym, że w liście od niego jest mowa tylko o tym, jak... Zrujnowany dom na Zamurzu. Daj sygnał. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Ja... A na koniec uniżona prośba. Dobra, okej. Okay. Czego tu, kurde, trochę dziwne miejsce, powiem wam. Czego tutaj atakowali każdego? Dziwne. Dobra, mniejsza o to, co nie. Daj szpiegowi sygnał do spotkania, używając... No chodź tu. Dobra, załatwione, hehe. Słabi są. Dobra, okej, okay, idziemy dalej sobie powolutku. Nudy na pudy. Ciężkie czasy ostatnio. Nie mógłbym tak. Ta, pewnie, że ciężkie czasy są bardzo. No, Wiedźminie pewnie, ta. Dobra, zobaczymy, gdzie to trzeba iść teraz. Tylko sobie zapiszę grę oczywiście. Jak nie mogę zapisać gry? No kurde, bez kitu. Ej, nie fajnie, dobra. Idziemy dalej sobie powolutku. No pewnie, że przygód szukam. Pewnie. Pewnie, pewnie. Dobra. Daleko jeszcze? A, jeszcze 70 metrów około. Albo 60 kroków. Tak to wygląda, ale... Skąd mam wiedzieć? Dobra, jesteśmy już. Tylko jak mam zostawić tę księgę, właśnie. Jak mam zostawić tę księgę tu, znaczy... dobra, wiem już o co chodzi, dobra. Dość tego wszystkiego. Też mam dość. Dobra, czekajcie. Chyba skrytka, o której mam. Dałem umówiony znak. Szpieg powinien pojawić się na Zamurzu przed północą. Okej. Aha, o północy znowuż. Dobra, okej. I znowu pomedytujemy troszeczkę. Dobra, jesteśmy. Aha, to... Jeju, serio, 280 ileś metrów. Ajaj, dobra, i lecimy z powrotem. Z powrotem trzeba lecieć. Czekajcie, ten... Tędy? Tędy. Dobra. Tak myślę jeszcze, bo tu mamy... jak patrzyłem jeszcze wcześniej, po boszą misję, co nie mamy. O to właśnie. Kurde. Dobra, na razie sobie zrobimy to. Ale tak myślę, że dojdziemy tylko do tego... Jakoś do tego miejsca dojdziemy, tylko kurde... Zablokowali mnie, serio. Ej, dobra. Dojdę do tylko tego, do tego miejsca dojdę i tak myślę, że... ale tylko do północy, a już jest północ. O co kaman? Dziwne miejsce. Dziwne miejsce, powiem wam trochę. Ale dobra, okej, okay, zobaczymy co to. Czy spotkam się z nim, czy się nie spotkam z nim? To jest pytanie. Dobra, troszkę jeszcze daleko jest, powiem, widzę. Dobra, zobaczymy kogo tu spotkamy, co nie. Ale to dopiero będzie... Spotkamy się z nim dopiero, znaczy umówimy się z nim dopiero, oczywiście w kolejnym odcinku niestety, bo w tej chwili się z wami żegnam i cóż, widzimy się oczywiście w kolejnym materiale, cześć!